Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym Wam zwrócić uwagę na jakość powietrza, którą wdychamy każdy dzień. Otóż jakość powietrza w wielu krajach nie jest zbyt dobra. W związku z tym, że jest dużo maszyn, które zanieczyszczają powietrze, jest dużo samochodów, dużo ciężarówek, dużo tirów. I w pewnych krajach, jak Niemcy, Polska, w niektórych rejonach oczywiście Polski, tam gdzie jest duży przepływ transportu, no niestety to powietrze będzie zanieczyszczone i nie będzie już dobrej jakości. Kraje skandynawskie, Szwecja, Norwegia, Islandia, no to jeszcze w miarę. Tak, powietrze jest mniej więcej jeszcze, utrzymuje się na takich wskaźnikach pozytywnych, ponieważ nie jest takie do końca zanieczyszczone. Tu na Teneryfie zawsze jak jadę w góry, na jakąś wysokość 1300 metrów, mam spokojne takie miejsce, jest powietrze świeże, nie ma zapachów żadnych, jest po prostu, to powietrze jest w miarę czyste. Ja dodam, że powietrze jest bardzo ważne dla dotlenienia mózgu, dla funkcjonowania naszej cyrkulacji krwi, jest bardzo ważne w wszystkich procesach metabolicznych. Dlatego, drodzy kochani, to powietrze jest bardzo istotne, żeby one było czyste, żeby to powietrze, gdzie mieszkamy, było naprawdę dobrej jakości. Jeżeli macie okazję mieć dom w górach, to tym lepiej dla Was, drodzy kochani, ponieważ macie okazję do chodzenia po górach, w ścieżkach górskich, w schroniskach. Wielokrotnie znajomy Sanjaya również wchodził na szczyty górskie i to jest bardzo zdrowe, drodzy kochani. Oddychać świeżym górskim powietrzem to jest bardzo zdrowe dla całego naszego organizmu. A jeszcze do tego, jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, no to tym bardziej. To dotleni cały swój mózg, cały swój organizm. Przeciwnie, mieszkanie przy plaży, ciągłe przebywanie na plaży, w niskich częściach, czy to na nizinach, tam gdzie się utrzymują chmury smogu, które są emitowane od fabryk, z autostrad, gdzie przepływa dużo samochodów, dużo tirów. Tam niestety, drodzy kochani, to powietrze będzie toksyczne i spowoduje to, że będziecie mieć gorsze samopoczucie, będziecie mieć takie stany depresywne, ponieważ wasze krwinki nie będą dotlenione. To właśnie, drodzy kochani, jest mieszkanie na nizinach, w jakichś takich ośrodkach miejskich, gdzie jest dużo fabryk, dużo samochodów. No, w ten czas będzie to uszczerbek na zdrowiu dla Was. Przeciwnie, jeżeli mieszkacie na jakiejś wyspie, gdzie jest w miarę spokojnie, nie ma za dużo samochodów, jest mały ruch, tam będzie po prostu miejsce dla Was o wiele zdrowsze. Czy mieszkacie na południu Polski, gdzieś w górach, gdzie jest daleko od dużych miast, tam będzie po prostu lepsza jakość powietrza, tam będziecie zdrowsi, woda będzie podskórna w studni, na pewno będzie nie tak zanieczyszczona jak w dużym ośrodku miejskim typu Warszawa, typu Poznań, typu Łódź i tak dalej, czy Katowice ewentualnie. Także jeżeli macie okazję zakupić dom, mieć jakiś dom w górach, to jest bardzo zdrowa rzecz, bardzo pozytywna dla Waszego samopoczucia, dla Waszego zdrowia. Zwracam Wam na to uwagę, ponieważ wiele chorób bierze się od śmierdzącego, zanieczyszczonego powietrza, które wdychamy, wielokrotnie sadza i te wszystkie spaliny osiadają w naszych płucach i powodują astmę, powodują choroby, które po prostu ludzie posiadają. Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy. Ja od Ciebie się żegnam i do widzenia.